Na usteckie obchody rocznicy zbrodni katyńskiej wspólnie zapraszają burmistrz miasta Jacek Maniszewski oraz komandor Grzegorz Okuliar, komendant szkolenia marynarki wojennej w Ustce. Obecność marynarki wojennej w tym roku będzie miała szczególny charakter, ponieważ organizatorzy uroczystości po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wracają do ceremoniału wojskowego. Dzięki temu, że te obostrzenia epidemiczne są już znacznie mniejsze, możemy wrócić do tej uroczystości według ceremoniału wojskowego. Będzie więc to piękna, wzruszająca uroczystość. Serdecznie Państwa zapraszamy. Początek usteckich obchodów 82. rocznicy zbrodni katyńskiej zaplanowano na środę 13 kwietnia o godzinie 17. Ceremonia odbędzie się na cmentarzu komunalnym w pobliżu krzyża z pamiątkową tablicą.